Hej uwa wszystkim, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. E, Otóż Furia rośnie, a ja się bogacę i to dokładnie taki jest tytuł, bo tak jest. I chciałem pokazać właśnie to, że Furia naprawdę w tej inwestycji pod tendencję. No dała ta, radę, tak naprawdę, zrobić to, do, co do niej należało. Jest już na 15 groszach, tak naprawdę, z przebitkami do 16. Więc ja jestem ogólnie fanem tego, co tu się wydarzyło. Też. Ja chwaliłem się tym, że ta inwestycja będzie i ona jest oczywiście pod serię od 100 zł do kosy versus kebus. I ta furia gdzieś tam gryzie tego kebusa w tym momencie, ponieważ wystawione zlecenie kupna jest 1000 i praktycznie cały czas przybywają więc, byłaby to praktycznie inwestycja 100%, 100 kwoty, która mi została, bo zostało mi, mi 110 zł. I dałoby się je przebić nawet na, w, tak, w takiej perspektywie jaką widzę teraz, przynajmniej 150. Co w ramach naszej serii, no to jest jednak ogromna różnica, nie? I tutaj od początkowej kwoty jest to około, no dosłownie 50% całego, wszystkich pieniędzy, jakie mieliśmy Także tutaj wydaje mi się, że może być to moja taka kluczowa inwestycja, którą podejmuję na początek tej serii. I dosyć mnie to cieszy, że te, tak to wygląda. No właściwie znowu kolejny raz kolejka robi mi robotę. Dobre wejście e, Tu się chciałem tylko tak wypowiedzieć o tym, że ta fura rzeczywiście sobie rośnie, że jest tam gdzieś ona w tej przestrzeni u mnie. Nie sądzę, aby był to jakiś przedmiot, który teraz będzie mocno się wybijał. No raczej nie mamy... E, takich argumentów by tak twierdzić Ale sądzę, że w obliczu tego wzrostu Który gdzieś tam ją spotkał Na pewno ja, nie, ja jestem tym ukontentowany I mogę sobie z tego e, Ładnie korzystać e, Jeszcze tak m, Chciałem powiedzieć tylko ile mi się Mniej więcej udało na niej zgarnąć No i udało mi się na niej zgarnąć mm, Jakby ją teraz za 16 opylić To jest 14, czyli 3, 3 razy 300 3 grosze razy 300 No to jest Dycha. 10 pieniędzy mi się udało, co w sumie 10% z tamtej kwoty i okolice, nie, okolice 10% z tej w sumie to jest całkiem spoko. Także taki filmik ogólnie jeszcze chciałem zapowiedzieć dzisiaj live, że powinien jakiś się pokazać. Więc oczekujcie i będzie w godzinach późnych, ponieważ zauważyłem, że to jednak. Dosyć dużo daje, jeżeli te live'y są robione o tych późniejszych godzinach. Akurat, Maus, jak widzicie, naszywka spadła, ale nie boli mnie to, bo to, że spadła i tak, oznacza, że kiedyś była warta dużo więcej, co jest raczej dobrym tropem do tego, aby gdzieś tam sobie w nią inwestować czas, bo ja już pieniędzy w nią inwestować, akurat nie umuszę. Czyli inwestować w nią pieniądze, to bym może odradzał. Ale no, to taki filmik o furii. อีกทีละ